Siema, z tej strony Kubiks, witam was i zapraszam na nową serię, aczkolwiek to nie jest pierwszy odcinek serii, bo seria już niedługo. Nie będzie to FIFA, nie będzie to NBA, żadna sportówka. The Last of Us, czyli gra, na którą czekały miliony, miliardy, setki miliardów ludzi na całym świecie. Będzie trochę cutscenek, także nie będę musiał za dużo gadać. Oglądajcie, bo naprawdę warto. Hej! Susie. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. W skrabie nie teraz, za 10. Nie mam do tego głowy. 12, znaczy. Jeszcze wcześniej. Co to? Prawdziwi gracze dopiero odpalają konsolę o tych godzinach. Albo kompy, zależnie na czym gracie. Jakiś prezencik, zaczyna no się słodko. No mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc... Rolex, no. Podoba ci się? Szkrabie to jest... Jak się może jest nie super, podobać? Ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Ha, ha, ha. Okej, okay, główny bohater gry jest dowcipny. Dragi, to dobrze. Handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Okej, teraz już chyba mamy gameplay. Grafika jest trochę gorsza niż w cutscenkach. Halo? Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? Okej, chyba teraz pora na mnie. Wchodzimy do gry. O co chodzi? Jest piłka na ścianie, jest akcent z FIFA, hurra! No i to co lubię w takich grach. Jestem w swoim domu, a nie wiem gdzie iść. Może tutaj? Nie, w kiblu go nie ma. Prysznica też nie bierze. Tatusiu? Ale drzwi są uchylone, także pewnie będzie tutaj siedział. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj. Oj, nie ma go. I marnuje prąd. Wygląda jakiś TVN czy inny gówno. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Wow, wyciek gazu. Co to było? I telewizję też wcięło? Może siedzi w szafie? Nie, szafy się nie da otworzyć. Łohoho! O Boże! Tam był wybuch gazu. Tato! Za oknem też go nie ma. Tej szafy sprawdzać nie będę. Czyli trzeba zejść na dół. Tato! Spodziewam się gry nie z otwartym światem, także pewnie będę przez cały czas szedł jak po sznurku. Co się dzieje? Na razie to wygląda klimatycznie, zapowiada się fajnie. Skolwiek. To jego telefon. Te odgłosy są trochę zbyt głośne. Brzmiało jakby przez salon przejeżdżały te radiowozy. Dzwoni telefon. W ogóle nie widać. Ciekawe jakiej firmy tym razem nam producenci zaproponują. O, jakiś no name. Chińskie gówno. Chudy dzwoni. Zaraz będę. Okej, nie będziemy nic grać. Tu go nie ma, tu się... Przestraszyła nam bohaterka odbicia w szybie.
Czy będzie tutaj? Tak jest! Znalazłem go! Znalazłem! Yeah! Sara! List ci nie jest? Tak. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi! Domknujesz. Nie ruszaj się stamtąd! To była broń? Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Wow! Jezu. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu! Głową muru nie przebijesz, ale zombiakiem czemu nie? Ła! Idź, idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim. Zaczynamy ostro. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać, rozumiesz mnie? Tak. To mi chodź. Chodź. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zaś fura. Że to jeszcze jeździ. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Ale na podjeździe nie lepsza stoi. Ciekawe, czemu nie mogli użyć akurat tego samochodu. Hej, skarbie. Siema. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki, radio, po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71. No, sami słyszeliście, że teraz te radiowozy strasznie cicho były. Znalazłem całą rodzinę z masakry. Tommy! Tomu, jak w salonie. By przejeżdżały przez środek dużego pokoju. Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest. Trochę jazdy po wybojach. Teraz podają, żeby wszystkich stało. I ktoś tutaj sobie zrobił ognisko. Pewnie piekł jakieś kiełbaski i wymknęło się to trochę spod kontroli. Klimatycznie to wygląda jak na razie. Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Oby dalej było lepiej. Podobno zarażają się tylko ludzie. Widziałem niektóre recenzje, także... I po 10 na 10 parokrotnie, także spodziewam się naprawdę mega doznań. Na razie wygląda obiecująco. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Z nami też. Przecież mamy miejsce. Hej! Nie zatrzymuj się to. Czekajcie! Co mówię, zaufaj. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Taka właściwie cutscenka, w której mogę brać udział, bo mogę się obracać po samochodzie. Mała rzecz, a cieszy, bo dość fajnie to wygląda, jak przemieszczają się ręce tej dziewczynki po fotelach. Sam cholerny pomysł. Tak przykleja nos do szyby. Mogliśmy się cofnąć. No co jest, kurwa, dawaj! Wow. Widać, nie jest to gra dla takich dziewczynek. Wow. Zaczęła się akcja. Ruszcie się, ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. Nie. Odsuńcie! Nie możemy się tu zatrzymać, to wszyscy biegną w jeden szlak. Wycofaj! Są też za nami! Tam! Kulawy. Tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Uwaga! Yeah. A co to? Nie gram zbyt często w takie gry, także przyzwyczajony nie jestem do takich dynamicznych zmian w krajobrazu. Wow, co tam się dzieje? O, minigierka. Znaleźć kwadrat. Znalazłem. I jeszcze raz znalazłem. Niezwykle trudna minigierka. Wow.
Co teraz? Czy to była cegła? Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Dobrze mieć takiego kompana w drużynie, który cegłę zawsze ma pod ręką. Noga mnie boli. Musimy uciekać. Osłaniaj nas. Chodź, łoko. Okej, będziemy mieli osłonę. Tato, boję się. Tylko osłona dziwnie biega. Widzieliście to? Robi jak gejsza. Ale... Bum. Czyli nie możemy iść tam, musimy iść tędy. Wyskakują z okien. Co tu się dzieje? Apokalipsa. Okej. Nie tędy. Z drugiej strony pewnie to zablokowane oczywiście. Nie jest to otwarty świat. Kolejne. To już nie robi na mnie wrażenia. Ohoho, ale to robi. Tędy, alejko! Aha, zginąłem w taki sposób. Fajnie, już na samym początku. Szkoda, że wcześniej nie powiedział, że właśnie tędy mam iść. Omijamy śmietnik. Ale się czaił! I znowu znajdź kwadrat. To jest. Bye bye, maszkaro. Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik. Kolejny śmietnik. I skaczą przez murek. Wow. Wysportowani. Zarażeni, jakkolwiek ich teraz nazywają. No przyjdzie do autostrady. Idź, ty masz sarę, ja je ucieknę. Spotkamy się tam. Szybko! Okej, co dalej? Jasno oświetlony wyłom w murze. Czyżby tutaj? Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek. Jak tu ktoś wjechał tą karetką, to naprawdę nie wiem. On chyba też nie wie. Wow. Jeszcze jakieś cienie za mną. Wow. Kacenka. Wow, uratowani. Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy pomocy. Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... O, nie. Chciałem powiedzieć, że robi się groźnie, ale tego to się nie spodziewałem. Proszę, nie. I się znalazł wujek. O nie. Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. Posłuchaj, wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zaczyna zasypia. Się dramatycznie. Podniosę cię. Naprawdę dramatycznie. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. To by było na tyle. Pierwsze 15 minut The Last of Us. Mam zamiar nagrywać z tej gry serię. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Zapraszam na pierwsze odcinki. To by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!